Co się mnie tyczy, to nie przypada mi ani zasługa odkrycia istnienia klas w społeczeństwie nowoczesnym, ani zaszczyt odsłonięcia ich walki między sobą. Historycy burżuazyjni przedstawili dawno przede mną rozwój historyczny tej walki klas, a burżuazyjni ekonomiści anatomię ekonomiczną owych klas. To, co ja wniosłem nowego, polega na udowodnieniu, że istnienie klas związane jest tylko z określonymi fazami historycznymi rozwoju produkcji że walka klas prowadzi nieuchronnie do dyktatury proletariatu. Że owa dyktatura jest sama tylko przejściem do zniesienia wszelkich klas i do społeczeństwa bezklasowego. Towarzysze. Ten, kto odrzuca dyktaturę proletariatu, nie ma pojęcia o naszej nauce i nie jest marksistą. Ten, kto uważa, że nieuchronność przejścia do społeczeństwa bezklasowego jest procesem automatycznym i wystarczy usiąść w fotelu, założyć ręce i poczekać, aż nadejdzie socjalizm, również z marksizmem. Nie ma nic wspólnego. Marksizm to diamat, ekonomia polityczna i naukowy socjalizm. Marksizm to potężna nauka, lecz opanować ją nie jest łatwo. Kto jednak podejmie trud i pozna choćby jej podstawy, z łatwością przeciwstawi się siłom reakcji i kłamstwom kapitalistycznej propagandy.